Jest w Polsce kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych, a spora część z nich zajmuje się, oczywiście za pieniądze, albo unijne, albo rządowe, albo samorządowe, albo jedne, drugie i trzecie, zajmuje się tropieniem antysemitów, rasistów, faszystów, ksenofobów i homofobów. Nie tylko organizacje pozarządowe się tym zajmują, ale również indywidualni kłusownicy. Jednym z takich indywidualnych, prywatnych kłusowników jest pan redaktor Adamaszek z lubelskiego oddziału Gazety Wyborczej, który złożył donos na pana Grzegorza Wysoka za to, że tamten w redagowanym przez siebie biuletynie dopuścił się straszliwej zbrodni antysemityzmu. No i oczywiście niezależna prokuratura w podskokach zareagowała na donos pana redaktora Adamaczka, no i sporządziła pasztet w postaci aktu oskarżenia kolegi Grzegorza Wysoka i tym aktem oskarżenia niezawisły sąd w Lublinie za pieniądze podatników zajmuje się bodaj już szósty rok. Także wyjątkowo rozrzutna jest nasza socjalistyczna ojczyzna, jeśli chodzi o tropienie antysemitów, homofobów, rasistów i ksenofobów. No i jeszcze, mimo że minęło 6 lat, to jeszcze wyroku nie ma, ponieważ teraz okazało się, że nie jest dokładnie wyjaśnione, od kiedy kolega Wysok ten biuletyn wydawał. W związku z tym będą jacyś eksperci powołani, oczywiście na koszt podatników, żeby tę zawiłą kwestię wyjaśnić. Proszę Państwa, sprawa Grzegorza Wysoka, w której zeznawałem jako świadek, no, kuriozalna jest, ale nie jest wyjątkowa. Na skutek działalności delatorskiej rozmaitych łajdaków, zarówno z organizacji pozarządowych, jak i kłusowników indywidualnych w rodzaju pana redaktora Karola Adamaczka, tych spraw jest coraz więcej. Sądy są zamulane, oczywiście to jest bardzo kosztowne zamulanie, tego rodzaju donosami, tego rodzaju aktami oskarżenia. Pan prokurator generalny Seremet wydał rozkaz swoim podwładnym, żeby sprawy z tego typu donosów traktowali bardzo serio, no więc oni traktują bardzo serio, co oczywiście podatników kosztuje. No i w rezultacie nie tylko ogranicza się zakres wolności słowa, gwałtownie się kurczy zakres wolności słowa, ale za granicą otrzymuje niepokojący sygnał, że w Polsce dzieje się coś niepokojącego, dzieje się coś groźnego, co oczywiście sprzyja wyciągnięciu wniosków, żeby nasz nieszczęśliwy kraj poddać politycznej kurateli starszych i mądrzejszych. Minął właśnie szósty rok od momentu, kiedy wytoczono mi proces z artykułu 256 i 257 kodeksu karnego, to znaczy o rzekome nawoływanie do nienawiści i lżenie ze względów narodowych. Przypomnę, że byłem redaktorem i wydawcą pisma pod nazwą Biuletyn, w którym zamieszczałem głównie własne teksty publicystyczne, w tym dotyczące problematyki żydowskiej, a konkretnie referowałem poglądy profesora Feliksa Konecznego na temat cywilizacji. Zamieściłem list otwarty do społeczeństwa polskiego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, przegłosowaniem tego przez ówczesny parlament. Zamieściłem tekst na temat rzezi wołyńskiej i zbrodni popełnionych przez ONU pana Polakach i szereg innych pomniejszych tekstów, w tym felietony dotyczące bezzasadnych roszczeń wysuwanych przez niektóre środowiska żydowskie wobec Polski, opiewające na plus minus 65 miliardów dolarów. Środowiska te żydowski profesor Finkelstein nazwał przemysłem Holokaustu. Ja też tego terminu w tym artykule użyłem.
Ponieważ biuletyn był kolportowany w Lublinie, między innymi wśród radnych miejskich, jeden z nich wspólnie z redaktorem Gazety Wyborczej, panem Karolem Adamaszkiem, złożyli doniesienie o rzekomym popełnieniu przeze mnie tych przestępstw i ruszyła machina sprawiedliwości. Najpierw postawiono mi zarzuty, następnie odbyła się jedna rozprawa, z której wyszedłem obronną ręką, bo sąd przychylił się do mojego wniosku, że akt oskarżenia jest nieprecyzyjny, nie wskazano tam bowiem, jakimi to słowami miałem do tej nienawiści nawoływać. No ale prokuratura to zaskarżyła, no i ponownie proces ruszył. Prokuratura posiłkowała się w tym wypadku opinią biegłego z UMCS-u, pana doktora Konrada Zielińskiego i profesora Tokarskiego. Ja ze swojej strony też zgłosiłem biegłego pana Artura Mamcarza-Pisieckiego, także te opinie wzajemnie się wykluczają, bo opinia prokuratury jest dla mnie niekorzystna. Krzywdząca. Krzywdząca jest po prostu, bo tam są wielkie nadużycia. Natomiast opinia pana Pisieckiego jest jak najbardziej korzystna. Przesłuchano szereg świadków, w tym wszystkich radnych miasta Lublina, publicystów, między innymi pana Stanisława Michalkiewicza, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, pana redaktora Piotra Zychowicza, profesora Ryszarda Bendera, wówczas senatora Stanisława Gogacza i szereg współpracowników pisma. Proces, jak mówię, toczy się już ponad 6 lat. W tej chwili zmierza, jak mniemam, do końca i 13 maja być może zapadnie wyrok. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, że w trakcie tego procesu znalazłem w aktach sprawy dziwne pismo, które mnie zaniepokoiło, mianowicie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie Ministerstwo Sprawiedliwości, zwróciło się do sądu, dlaczego ten proces się tak długo toczy. Jest to o tyle dziwne, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zupełnie nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, a jednak się tym, jak widzimy, żywo interesuje. Osoby zainteresowane przebiegiem tego procesu, bo to nie jest moja pierwsza wypowiedź na ten temat, mogą znaleźć w internecie szereg filmów, między innymi z zeznaniami świadków, biegłych, moimi wypowiedziami. Także odsyłam do tego filmu. Myślę, że większość czytelników zna tę sprawę. No i chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim osobom, w tym profesorowi Wolniewiczowi, profesor Barbarze Jedynak za wsparcie w mojej walce o wolność słowa. I chciałbym zaprosić na 13 maja na godzinę 10 do Sądu Rejonowego w Lublinie na kolejną, być może już ostatnią rozprawę. Thank you.
jestem dla mnie w tym momencie, że takie fajne narody ukraińskie, to mają jakość. To jest w ogóle duży pochód. Taka wypowiedź prokuratora przesądzająca o gnieździe złamaniem nie tylko etyki zawodu, nie tylko prawa, ale również zasad konstytucji, która mówi, że człowiek uważa się za niewinnego do momentu prawomocnego wyroku. Niestety prokuratorzy lubelscy widać konstytucji nie znają, a w każdym razie jej nie stosują. Proszę Państwa, ten proces zapowiada się na dość długo, bo mamy do czynienia z delikatną materią. Jest wielu świadków do przesłuchania. Także myślę, że na dzisiejszym dniu to się nie skończy, że będą następne rozprawy i na nie również Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję również osobom ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, które tutaj przybyły. Wystosowały pismo protestacyjne jeszcze do prokuratury. Dziękuję wszystkim organizacjom społecznym i ludziom indywidualnym, które takie protesty kierowały. Myślę, że one odniosą jakiś skutek społeczny, bo racja moralna i prawda jest po naszej stronie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie
proszę zrozumieć, że technicznie nie zmieszczą się, będzie duszno na sali, nie będzie takiej możliwości, dlatego nie, że sąd nie chce, bo jeszcze chciałby wyłączyć jakość. No ale nie mamy większej sali, dlatego sąd pyta się, czy są takie osoby, które chciałby pan, żeby na pewno były na sali, a są takie osoby, które no, może są mniej panu bliskie. No na pewno chciałbym, żeby była obecna moja mama, która jest... Dobrze. Która to jest pani, przepraszam? Sąd nie widzi. Dobrze, dobrze, proszę sobie usiąść, tak? Czy jeszcze? Dobrze. A pan? Czymś jakąś legitymacją? Pan? Pan? Może dziennikarzy. Nie no, dziennikarze oczywiście, tak, ale, ale odnośnie publiczności, ponieważ mamy takie, a nie inne warunki. Pan? Może pan też mówisz starszy. Dobrze, dlatego sąd mówi, że nie zamierza ograniczać nikomu dostępu, niemniej jednak mamy takie, a nie inne warunki, więc no nie da się inaczej. Dobrze. Proszę państwa, najpierw sąd sprawdzi, proszę sobie usiąść, tylko wtedy, kiedy sąd do pana się zwraca. Natomiast może tak, panie Kasiu, może przepraszam, świadkowie szybciej zgłoszą się, będzie, niż sąd będzie wyczytywał. Dobrze. Pani Sabina Włodek. Pani Monika Wac. Pani Wioletta Szafrańska-Kopuń. Będzie chciał powiedzieć, co pana wysłucha. Wyraża pan zgodę na publikację pana wizerunku, tak? Chce pan tego. Dobrze, proszę pana. Proszę podać imiona. Grzegorz Piotr. Nazwisko. Wysław. Imiona rodziców proszę podać. Wysław Irena. Mama z domu. Filipowicz. Kiedy pan się urodził? 31 stycznia 1963. Gdzie? W Lublinie. Zamieszkały pan jest? Lublin, ulica Niecała 10, mieszkania 44. Obywatelstwo pana? Polskie. Innego pan nie posiada? Nie posiadam. Wykształcenie pana? Wyższe. Zawód pana wyuczony? Historyk. Wnioski, które złożyłem już po zamknięciu śledztwa, chciałbym również oświadczyć, że prokuratura popełniła błąd. Przepraszam, troszeczkę wolniej, bo wszystko protokołujemy to, co pan mówi. Otrzymuję wnioski, które złożyłam po zamknięciu śledztwa. Prokuratura popełniła błąd. Do czego się wreszcie przyznała, informując mnie o akcie oskarżenia. Czego się zresztą przyznała? W dniu 7 września. Informując mnie o akcie. O wpłynięciu aktu oskarżenia. O czym? O wpłynięciu. O wpłynięciu. O wpłynięciu. O wpłynięciu aktu oskarżenia. Oskarżenia, tak? W dniu 7 września. Tak? W związku z czym? Wnioski dowodowe kierowałem nie na ręce Wysokiego Sądu, lecz na adres prokuratury. Nie wiem, czy wnioski te zostały włączone do akt sprawy. Proszę pana, wnioski zostały przesłane. W tym miejscu przewodnicząca poinformowała oskarżonego o treści wniosków dowodowych, które znajdują się w aktach sprawy. Proszę pana, jest to wniosek, który wpłynął do sądu 20 sierpnia 2009 roku i zatytułowany jest wniosek dowodowy. Niniejszym podtrzymuje moje wnioski dowodowe złożone w prokuraturze Lublin Północ dotyczące przesłuchania w charakterze świadków Tadeusza Paszytki, Pasztyki, Pawła Kojeckiego, Ryszarda Milewskiego, powołania dodatkowych biegłych ekspertów celem przeprowadzenia analizy treści biuletynu pod kątem zasadności stawianych mi zarzutów. Dodatkowo wnoszą o powołanie jako świadków Stanisława Gogacza, Ryszarda Bendera, Bolesława Szanicera, przepraszam, jeżeli przekręciłam nazwisko, przewodniczącego żydowskiej gminy starozakonnej Adama Gmarczyka, Gmurczyka, prezesa NWP. To jest ten wniosek, tak? Poza tym w aktach sprawy znajduje się wniosek przekazany przez prokuraturę rejonową Lublin Północ, zatytułowany wniosek dowodowy. W związku z tym, że przeciwko panu
przepraszam, nie poprawię dobrze, Konradowi Zielińskiemu, powołującemu się pod rolę biegłego, wniosłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 233 paragraf 4 KK. Sprawa będzie się jeszcze długo toczyła, gdyż zamierzam wnieść kasację postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 6 lipca 2009 roku. Wnoszę o powołanie innych ekspertów w celu dokonania analizy treści biuletynu. Ze swej strony proponuję następujące osoby będące samodzielnymi pracownikami naukowymi specjalizującymi się w interesującej prokuraturę dziedzinach. Profesor Ryszard Bender, KUL, Mirosław Piotrowski, KUL, Ryszard Polak, Akademia Podlaska, Adam, przepraszam, nie jestem zdany. Wiedomski. Wiedomski i Akademia Polska. Akademia Podlaska też. Przepraszam, tutaj już pan tak troszeczkę kreślił, więc sąd ma problem z odczytaniem. Mieczysław Ryba, Barbara Jedynak, Zygmunt Zieliński, Bogusław Wolniewicz, Jacek Bartyzel, Jerzy Robert Nowak. Wymienieni naukowcy nie są ze mną powiązani ani węzłami rodzinnymi, ani naukowymi. Proszę pana, czy to są te wnioski dowodowe, czy jeszcze jakieś inne wnioski pan składał, które nie znajdują się? To są te wnioski. Oskarżony oświadcza, iż są to te wnioski, które przesłał do prokuratury oraz do sądu. Innych pan na tym etapie postępowania nie składał. Przesłał do prokuratury oraz do sądu. Innych na tym etapie postępowania nie składał. Dobrze. Czy ma pan jakieś inne wnioski przed otwarciem przewodu sądowego? Czy coś, mówiąc potocznie, chciałby pan od sądu przed otwarciem postępowania? Znaczy, szkoda, że nie ma tej obecnej wiedzy szkolnej pani prokurator, bo moje wniosek... Oskarżony oświadcza, i szkoda, że nie ma obecnej na sali pani prokurator. Gdyż mój wniosek, który chciałbym złożyć. Wniosek, który chciałbym złożyć, tak? Tak jest. Tak? Idzie w kierunku. Idzie w kierunku. Doprecyzowania. Doprecyzowania. Aktu oskarżenia. Aktu oskarżenia. Tak? Który w tej formie, jaki został mi przedłożony. Który w tej formie, jaki został mi przedłożony, tak? Jest dla mnie. Niezrozumiały. I nie precyzuje. Tak? W jaki sposób miałbym się dopuścić zarzuconych mi przestępstw. Tak. Trudno mi jest bowiem, tak? Bronić się. Nie wiedząc. Dokładnie. W których publikacjach. I jakimi słowami. Tak. Miałbym. Dopuścić się. Zarzuconych mi czyn. Tak? Proszę pana, czy sąd ma to rozumieć?
rozumieć, że pan składa wniosek o zwrot sprawy do prokuratury, czy ustanowienie obrońcy ze względu na to, że pan sam nie potrafi się bronić? To, że należy to rozumieć w taki sposób, że wniosek prokuratury powinien być doprecyzowany i uzupełniony. Czy pan składa wniosek o zwrot sprawy do prokuratury? Tak jest. Należy to rozumieć, że wniosek powinien być doprecyzowany zanim został wniesiony do sądu. Czy sąd dobrze rozumie, czy pan posługując się sformułowaniem wniosek ma na myśli akt oskarżenia, bo do sądu wpłynął akt oskarżenia. Mam na myśli akt oskarżenia. Wnoszę zatem o zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego. Proszę pana, przepraszam, ale żeby doprecyzować, proszę nie traktować tego jako szykanę bądź też ubliżenie panu, ale rozumie pan, pan posługuje się językiem potocznym, natomiast sąd chciałby usłyszeć, o co panu chodzi i jakie ewentualnie wnioski składa pan. Proszę pana, powiedział pan, że trudno jest mi bronić się. Czy pan w takiej sytuacji składa wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu? Tak ma to sąd rozumieć? Nie wnosi pan o ustanowienie obrońcy z urzędu. Oskarżony oświadcza, iż nie wnosi o ustanowienie mu obrońcy z urzędu. Będzie pan bronił się sam. Z urzędu będzie bronił się sam. Dobrze. Proszę państwa, z uwagi na to, że jest wniosek po dopytaniu, czy jeszcze może inaczej, czy inne jeszcze jakieś wnioski składa pan przed sądem? W dniu dzisiejszym nie składam innych wniosków. Dobrze. Proszę państwa, z uwagi na to, iż oskarżony złożył wniosek o zwrot sprawy do prokuratury, sąd skieruje sprawę na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego wniosku, wyznaczając krótki termin, bo to jest kwestia poinformowania tylko prokuratury, aby mógł się ustosunkować do tego. Proszę państwa, biorąc pod uwagę, iż sprawa jest w trybie uproszczonym, w dniu dzisiejszym obecność prokuratury nie jest obowiązkowa, dlatego nie ma żadnego przedstawiciela z prokuratury. Niemniej jednak sąd powiadomił. Krótki termin, myślę, że jeszcze wrześniowy nie będzie to możliwe, ale październikowy. Tak, 16 października o godzinie 12 na sali numer 5. Gdyby pan miał jeszcze jakieś wnioski, pisemnie do tego terminu może pan kierować, tak jak pan pisał wnioski dowodowe, również może pan składać inne wnioski do sądu. W dniu dzisiejszym pana wnioski dowodowe sąd uznaje, iż jest to przedwczesne, aby rozpoznawać je, z uwagi na to, że skoro sprawa jest skierowana na posiedzenie, to w tym momencie dopiero sąd zadecyduje, czy zwrócić sprawę do prokuratury, czy ponownie skierować ją na rozprawę. Do widzenia. Tak, świadkowie, którzy na tym terminie mają się nie stawiać, mają czekać na wezwanie. Opuśćcie państwo salę. Nie wiem, Aniu, jak ty to ogłosisz, bo tyle ludzi jest. Może tak, poproś Aniu świadków, ja im to ogłoszę technicznie, żeby to zostało rozwiązane. Proszę świadków, ale to nie będzie taka sprawa. Na rozprawie nie ma problemu. Jeżeli państwo chcecie czy nagrywać, czy filmować, sąd nie widzi takiego problemu. Na posiedzeniu nie ma problemu. Proszę państwa, oskarżony złożył wniosek o zwrot sprawy do prokuratury. Sąd musi rozpoznać ten wniosek. W dniu dzisiejszym nie możecie być państwo przesłuchani. Abyście państwo nie byli więcej narażeni na taką sytuację jak w dniu dzisiejszym, sąd najpierw rozpozna ten wniosek. Zresztą posiedzenie to wiadomo, że to jest zupełnie inaczej rozpoznawany przez sąd. Potem ewentualnie zadecyduje, czy zwrócić sprawę do prokuratury, bądź też skierować ponownie na rozprawę. Czekajcie państwo na wezwania. Termin 16 października jest terminem nieobowiązującym dla państwa. Dobrze?
To wszystko, dziękuję bardzo. Tak. O noże, jeżeli chcesz. Nie, nie. Masz. Czyli zostaje Grzegorz. No to dobrze, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Bądź prokuratura to doprecyzuje, bądź przynajmniej się stawi, jak mam nadzieję, że pani prokurator Janiszka Pakuła stawi się do sprawy. To jest ta Pakuła, córka Pakuły? To pan, nie, to jest raczej żona pana Pakuły, też prokuratora też to. Tak, ale, proszę pana, pan ma to kanał? Nie ma. Ale powinien pan mieć, naprawdę, po moim, po nadużyciu. A świadomy, proszę państwa, jest około 40, już ustanowiony, plus te osoby, o które wnioskuje, czyli jest około 50 będzie świadków, także oni będą wzywali prawdopodobnie sukcesywnie, tak jak sobie sąd zarządzi, będą słuchani przez strony, będą, będzie to rozłożone. My chcemy wyjść. No, to jest posiedzenie jest zamknięte, natomiast to które będzie 16, ta sprawa jest jak najbardziej jawna i zapraszam oczywiście wszystkich. Powiedzieliśmy tak, że nie ma przesłanka. Ale pan powinien zamówić mszę świętowitycję o sprawiedliwy wyrok. Myślę, że tak. To jedno i drugie mieć adwokata, naprawdę. No na adwokata przy moich dochodach. Ale to my jesteśmy. Proszę państwa, robienie składek publicznych jest przestępstwem. Nie można tego nawet ogłaszać, a nie tym głośno mówić, bo to my zrobimy to. Ukarani za to. A po co nam jeszcze dodatkowo? A bracie Grzegorz Piotrze, nie możesz prosić o mecenasa z urzędu? Ale nie wiedzę, daj. Z urzędu. Proś z urzędu i wtedy to będzie on się starał wygrać sprawę. No nie wiem. Ale to możesz brać. Proś o mecenasa z urzędu. Idź gdziekolwiek, poproś. Są prawnicy na tym. Na Chopina 14 bracie i się ktoś się broni. Chopina 14 są. To nie? To nie? Pan filmuje? Przepraszam. No. Skończę. Zastosowanie we współczesnym prawie. No, proszę bardzo. Nie pełni i obowiązuje dzisiaj. No ja nie wiem, trzeba by się upewnić, bo uważam, że warto by było skorzystać, jeśli jest taka możliwość. Kodeksu karnego, to znaczy, no niestety dokładnie nie wiem, o co zostałem skarżony, jak państwo słyszeli, złożyłem wniosek o doprecyzowanie tego aktu oskarżenia, bo na razie wiem tylko o tym, że nawoływałem jakoby do nienawiści wobec Żydów i chyba propagowałem ustaw faszystowskie, ale nie mam pojęcia. Tak w każdym razie brzmią te artykuły, natomiast ponieważ nie wskazano w jaki sposób, jakimi słowami, w jakiej formie miałem się tych przestępstw dopuścić, więc czekam na postanowienie i doprecyzowanie aktu oskarżenia, aby móc się po prostu bronić i ustosunkować do zarzutu. Bo jak państwo zapewne pamiętacie, donatorem w tej sprawie był pan redaktor Karol Adamaszek, funkcjonariusz Gazety Wyborczej, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. Przez dłuższy czas sprawa była w impasie, bo
nie potrafiono wskazać, jakie to przestępstwo i w jakiej formie zostało dopuszczone. Dopiero zatrudnienie uzurpującego sobie rolę biegłego doktora Konrada Zielińskiego z Wydziału Politologii UMCS, który spreparował na użytek prokuratury 16-stronicową ekspertyzę, w cudzysłowie, treści biletynu, umożliwiło postawienie mi tych zarzutów. No i po wielu perypetiach z odrzucaniem świadków, ze składaniem wniosków dowodowych, próbą z mojej strony podważenia tej opinii za pomocą oskarżenia Zielińskiego o przestępstwo sporządzenia fałszywej opinii, które zostało przez prokuraturę zlekceważone, a przez sąd odrzucone i sprawa dalej się będzie toczyła. Jak sądzę, doszło do tego momentu, kiedy przedstawiono mi ten akt oskarżenia. No i dzisiejszy wniosek właśnie idzie w kierunku doprecyzowania, bym mógł się ubronić, no bo jest zasada nulla pene sine lege, czyli nie ma kary bez złamania prawa. Ja nie wiem, w jaki sposób to prawo złamałem. Chciałbym się tego jak najwyżej dowiedzieć. Uważam też, że ten proces jest charakterystyczny dla naszych czasów, które znamionuje narastanie terroru politycznej poprawności w formie zamykania ust osobom niewygodnym, piszącym o rzeczach, które przez siły establishmentu są blokowane. Bo ja konkretnie napisałem o roszczeniach żydowskich wysyłanych wobec Polski przez pewnych na środowisko żydowskie, podkreślam to słowo pewnych, wskazanych z nazwiska i z imienia, które profesor Finkelstein, mówiąc Żyd, nazywa przemysłem Holokaustu. I opisałem też za Rzeczpospolitą jako swego rodzaju ciekawostkę działalność niejakiego Ranona Edelmana, który pomysłodawcę utworzenia w Europie drugiego państwa Izrael, które miałoby się zaistnieć na terenach dawnego NRD i polskich ziem zachodnich. No i właśnie to było tą podstawą tej nagonki na mnie i aktu oskarżenia. Właśnie redaktor Zychowicz, autor tego artykułu Rzeczpospolitej Drugi Izrael w Polsce, jest tutaj jako po wielu moich bojach udało mi się doprowadzić do tego, że prokuratura uwzględniła go jako świadka. Drugim ważnym świadkiem przeze mnie zgłoszonym jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, znany publicysta polski, którego niektórych zwrotów użyłem w swoich publikacjach. I za nie też stałem się obiektem tej nagonki, jaką wyborcza rozpętała. A są to, jak mówię, słowa nie moje, lecz tego znakomitego polskiego felietonisty i publicysty. Czy jeszcze jakieś... Tam. Jak pan ocenia różnicę pomiędzy prześladowaniem wolności słowa za komuny, za pomocą cenzury i dzisiaj za pomocą ścigania przez sądy? Znaczy, no, w Polsce mamy do czynienia z obecną w taką sytuacją, że z jednej strony cenzury jako instytucji mieszczącej się na ulicy i my się nie ma, natomiast w tych redakcjach dużych istnieje cenzura wewnętrzna w postaci redaktora naczelnego, kolegium redakcyjnego, która już na wstępie pewne treści eliminuje. Za komuny było to inaczej, no, prasa partyjna była wyjęta spod cenzury, bo tam się sami cenzurowali, natomiast wszystkie inne wydawnictwa były cenzurowane, oczywiście poza wydawnictwami podziemnymi, czy drugoobiegowymi, które były wolne. I dzisiaj jest podobnie, bo jak mówię, większość gazet głównego nurtu jest cenzurowane wewnętrznie, natomiast takie pisemka jak moje, no to są wolne, no ale za to podlegają cenzurze represyjnej i właśnie w postaci tego terroru politycznego poprawności, czego tutaj mamy przejaw w tej precedensowej sprawie.
sprawie, która, jak mówię, może przesądzić o standardach wolności słowa w Polsce, bo jeżeli mnie skażą, a przypuszczam, że wyborcza, wybierając mnie jako obiekt ataku, chciała zastraszyć inne osoby, które by śmiały o pewnych sprawach pisać, to efekt będzie taki, że część tam osób się będzie bała, a część będzie na podstawie tego precedensu karana przez wysokie sądy. Dlatego pozwoliłem sobie skierować przed tą sprawą apel do koleżanek i kolegów dziennikarzy, w którym zwróciłem uwagę na te problemy. I myślę, że trzeba pamiętać, że w zasadzie dzisiaj ja, a jutro i wielokrotnie. Bo te instytucje są obsadzone. Od 45 roku jest ten, że sam są. Ale stan jest zmęczony.